Пулка. Pobudził Nehemiasza, aby wrócił na zgliszcza Jeruzalem i zaczął odbudowywać miasto Boga. To natychmiast przeciwko niemu powstały demoniczne siły, które okupowały Jeruzalem. Izrael był wtedy w niewoli babilońskiej. I Nehemiasz, otrzymawszy zezwolenie króla babilońskiego, ruszył, aby odbudowywać Jeruzalem. Jeruzalem było wtedy pod władzą rządców babilońskich, którzy byli wysłannikami króla babilońskiego i czuli się tam jak u siebie w domu. Rządzili tym terenem. To był ich teren dalej przez króla. Ale w międzyczasie król, zainspirowany przez Boga, zamierzając uwolnić Izrael, wysłał Nehemiasza, aby Nehemiasz rozpoczął odbudowę. I Nehemiasz tam przyjechał i rozpoczął odbudowę. I wszyscy ci rządcy, którzy tam byli, natychmiast przysięgli się przeciwko niemu. Natychmiast. Do tej pory prowadzili tam spokojne życie. Nie byli to żadni wojownicy. Oni po prostu jak szarańcza korzystali z dobrodziejstw Jeruzalemu, z czystej ziemi, która je otaczała. Ale kiedy przyszedł tam delegat Boży, prawowity właściciel Jeruzalemu, to natychmiast podniósł się bunt i rewolta. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że diabeł chce na tej ziemi utrzymać się jak najdłużej. On wie, że przegrał. Wbrew wszystkiemu to nie jest ćwierć inteligent. On wie, że przegrał. Ale chce jak najdłużej utrzymać się. I to, że jesteś delegatem Bożym, to nie spowoduje, że on wycofa się z terenu, na którym zaczynasz działać. Wielu ludzi mówi tak: gdyby to było od Pana, to by było łatwe. Gdyby to było od Pana, to wszystko szłoby jak po maśle. Gdyby to było od Pana, to łaska by obfitowała i nie miałbyś przeszkód. Ale ta stara książka opisuje inne historie. Delegat pański, Nehemiasz, pod inspiracją Boga idzie na wrogi teren odbudowywać miasto. I z czym się spotyka? Z rewoltą demoniczną. Z tym się spotyka. Tam nie ma Bożych aniołów, którzy wypychają tych ludzi z tego terenu. Tam jest Nehemiasz i jego grupa. Mają odbudowywać mur. Nehemiasz każe murarzom w jednym ręku trzymać miecz, a w drugim kelnie. I mówi: jedną ręką będziecie budować, a drugą będziecie się bronić. To, że idzie pod górkę w twoim życiu, nie oznacza, że nie ma z tobą Boga. To, że są problemy i kłopoty, nie oznacza, że nie ma z tobą Boga. Żyjesz na nieprzyjaznym do życia gruncie. Ziemia nie jest przeznaczona do tego, aby funkcjonować na poziomie wiecznym. Ziemia ma nad sobą wyrok śmierci. Żyjemy na globie, który ma wyrok śmierci. O, rozumiecie? My na takim globie żyjemy. I my czekamy na to, aż stanie się to, co powiedział Bóg. Że my stąd odejdziemy, a ziemia spłonie. Ale dopóki tutaj jesteś, to masz w jednym ręku trzymać kelnię, a w drugim miecz. Bo diabeł ci nie odpuści. Dlaczego miałby ci odpuścić?
Dlaczego miałby ci oddać ziemię? Bo jesteś wysłannikiem pańskim? Nehemiasz też był wysłannikiem pańskim. Wiecie, kto jeszcze był wysłannikiem pańskim? Jezus z Nazaretu. Jezus z Nazaretu był wysłannikiem pańskim. I ziemia go nie przyjęła. Nie przyjęła go ziemia. Ziemia nie przyjęła Jezusa. A rozumiecie, co to znaczy? Dlaczego miałaby przyjąć ciebie? Dlaczego miałaby klaskać dla ciebie? Dlaczego by miała mówić, wow, super, namaszczony pański sługa przyszedł. Wow, będzie nas uczył żyć. Rewelacja. Nie, nie rewelacja. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, ja rozumiem Nehemiasza. Ja rozumiem jego serce. Ja już nigdy w życiu nie będę się zastanawiał nad tym, czy jest łatwo, czy trudno. Ja już nigdy w życiu nie będę myślał w takich kategoriach, że mam iść w życiu jak po maśle. Ja nigdy tak nie będę myślał. Ja, Panie Boże mój, od dzisiejszego dnia podejmuję decyzję, że w jednym ręku będzie zawsze kielia, a w drugim będzie zawsze miecz. Że jedną ręką będę zawsze budował, a drugą będę się bronił przed demonicznymi siłami, które chcą niszczyć niebiańskie Jerozolimy. Tak się mówi. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, wywyższamy Twoje imię. Yeah.
wywyższamy Cię, Święty Boże. Jak Ty uczyniłeś na świątynię swoją. Thank you.
Thank you.
należy. Nikt nie jest Tobie równy. Jesteś wielki, potężny Bogiem. Jesteś dawcą życia. Niczego nam nie brakuje, Ojcze. Jesteśmy zaopatrzeni przez siłę Twojej potęgi. Zabezpieczeni, ochronieni. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że taki właśnie jesteś. Twoje słowo jest światłem dla nas. Ono nas prowadzi po Twojej drodze. Zbawienie jest dla nas dostępne. Bo od krzyża działa w naszym życiu przez cały czas. Czekamy na Ciebie, Jezus. Zielona sama. Wielo. Yes.
Członkostwo w Kościele gwarantuje nam powodzenie i ochronę przed zwodniczymi naukami. Chciałabym, żebyście wyciągnęli swoje ręce i żebyśmy w wierze modlili się o wszystkich liderów i wszystkich przywódców w Kościele Mocy, w Zespole Apostolskim. To są ludzie, którzy wzięli się za bycie z przodu. Szukuruba sakara.
Ojcze, dziękujemy Tobie za wszystkich duchowych ojców, których postawiłeś na naszej drodze, dzięki którym mogliśmy wzrosnąć i poznać lepiej Ciebie. Dziękujemy Ci za przewodników, których postawiłeś na naszej drodze. Dziękujemy Ci za każdego pasterza, który poświęcił swoje życie, poświęcił swój czas, poświęcił wszystko, co drogocenne, aby wskazać nam drogę. Gwarantuję Wam jedną rzecz, że kiedy będziecie się modlili o swoich przewodników i o swoich przywódców, to na pewno zrozumiecie miejsce, w którym Bóg ich postawił. Grajczyku, módl się o swoich przewodników. To duża odpowiedzialność, aby przez cały czas mieć usta otwarte i nie pozwolić sobie założyć kaganiec na pysk, aby zwiastować cały czas prawdę. To oni, kiedy oddali swoje życie Jezusowi, kiedy odpowiedzieli Bogu na powołanie, zdecydowali, że nigdy diabeł nie założy im kagańca na pysk. I pomimo okoliczności, pomimo różnych nurtów i różnych prądów duchowych, oni zdecydowali, że zawsze będą prezentować prawdę. Będą prezentować prawdę. Będą żyć w prawdzie i będą mówić prawdę. Nieważne, jaka opozycja nastanie, nieważne, jaka opozycja nastanie, oni zdecydowali, że będą mówili prawdę, że będą prezentowali prawdę i będą żyli w prawdzie. To bardzo duża odpowiedzialność. To duża odpowiedzialność. Ludzi służby. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ludzie służby zarządzają swoim czasem. Diabeł, nie masz prawa dotykać czasu ludzi. W imieniu Jezusa. Szukuję masa, tego masa. I uważam, że każda minuta, każda sekunda, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest prawidłowo wykorzystany na Twoją chwałę, na szerzenie Twojego Królestwa. Szukuję masa, tego masa, tego masa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa modlę się teraz i poszerzam paliki namiotów każdego przywódcy i każdego lidera. Szokuję masę tej
siła, siła, siła świętego ducha, siła, siła świętego ducha, siła świętego ducha, siła, siła, siła świętego ducha, siła świętego ducha, siła, siła. Thank you.
zależy od Boga. Jesteś w posiadaniu jako właściciel swojego życia, zdrowia, szczęścia. Hallelujah. Uwielbiajcie Boga. Za to właśnie. Uwielbiajcie Boga. Uwielbiajcie Go za to. Nie oczekuj na nic. Jesteś właścicielem tego.
chrześcijan, którzy są pełni założeń. Założenia są dobre, ale jest brak wykonania. Dlatego tak bardzo dużo jest zboczeńców religijnych, rozumiecie? Zboczeńców religijnych. Kiedyś taki pastor powiedział bardzo mądre słowo. Mocne, ale mądre. Ponieważ on zdecydował, że nie będzie żył samymi założeniami, ale będzie wykonawcą. I Duch Święty do niego powiedział: powiedz o zboczeńcach religijnych, którzy nie służą, ale są w kościele. Coś takiego mają w sobie. Takie zboczenie. Wiecie, przyjść do kościoła. Kiedyś się chodziło na dyskotekę, a teraz się przychodzi do kościoła, pobrykać w kościele. Ich życie jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Ich życie jest zaprzeczeniem krzyża. Ale przychodzą do kościoła. Nie bądź człowiekiem samych założeń. Powiedz: będę wykonawcą. Będę wykonawcą. Będę wykonawcą tego, co Duch Święty mówi do mnie. Oko Pana przepatruje całą ziemię. Bóg jest świadkiem twoich założeń. On jest świadkiem twoich założeń. On wie, co powiedziałeś poprzedniej niedzieli. On to wie. On to słyszał. On to słyszał. Powiedz: będę wykonawcą. Będę wykonawcą. Będę wykonawcą. Będę wykonawcą. Nie będę tylko zakładał, ale będę wykonywał. To, co Duch Święty mówi do mnie. Sukurowa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa odsuwam w tej chwili od ludzi duchy religijne, głupotę, politykę religijną, szakatara.
objawia się. Niech się
otrzymałam spuściznę grzechu, straciła moc. Choroby, zniewolenia, bieda, odrzucenie. Te wszystkie rzeczy straciły moc. Ci ludzie, którzy są dotykani przez te rzeczy, oni po prostu w pewnym sensie mijają się z tą prawdą. Lekarze mogą postawić nad człowiekiem krzyżyk. Świat może postawić krzyżyk, a Bóg nie. Życie tu na ziemi polega na tym, żeby korzystać z tego, co On zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. On więcej nic zrobić nie może. Zrobił już wszystko. Za chwilę będziemy się modlili o potrzebujących. Będziemy uzdrawiać, uwalniać, wzmacniać. A najpierw chcę
Basia prowadzi tą modlitwę, by się mówcie innymi językami. Podchodźcie tutaj, jeszcze ewangeliście, podchodźcie do chłopaków, mówcie się o nich. Stasio, Stasio Lisiecki, gdzie jest?
kto potrzebuje uwolnienia od duchów sztywności. Masz sztywność w ciele. Nie możesz się poruszyć. Czy jest taka osoba, która potrzebuje? Masz taka tyle energii. Duchu sztywności, ja związuję cię, będę odejść teraz od ciała. Forum, Piotr! Forum, Piotr!
potrzebny stres. Stres odchodzi teraz od czubka głowy. Po kostki teraz w imieniu Jezusa. Szekotolowe Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlitwą zgodą uwalniamy w tej chwili namaszczenie. Odbudowujemy staw. Odbudowujemy więźni. Wszelki ból przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Aleluja. 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 Módl się, Panie, odbierz się. Wszystko od 11, do 11 roku życia, łącznie z zajściem, wymarz duch. Aleluja. Jak Nehemiasz.
odważnie wiedząc, że musimy zwyciężyć. Ale nie wolno nam wyczekiwać. Błagam was, nie wyczekujcie. Nie czekajcie, aż coś się zdarzy. Nie wytrzymujcie niemocy, chorób, bólów, nieszczęść. Nie siedźcie w tym, nie zasiedźcie się w tym. Kiedy pojawia się w twoim życiu defekt jakikolwiek, to znaczy, że przyszedł diabeł. Bo Bóg nie daje defektów do życia. Rozumiesz? A diabeł na tej ziemi mieszka. On jest jak wrzód. Rozumiesz? Jak insekt. Szczurom w domu nie wytłumaczysz, żeby nie chodziły ci po domu i nie gryzły rzeczy. Nie wytłumaczysz tego. Musisz je wytruć. Wybić. Na to powołał cię Bóg, abyś niszczył dzieła diabła w życiu swoim i w życiu innych ludzi. Na to powołał cię Bóg. Nie bądź pasywny w swoim życiu, ani w życiu innych ludzi. Zacznij od swojego życia. Napraw w Duchu Świętym wszystko. Żadna choroba, niemoc, opresja, nieszczęście, patologia, depresja i inne rzeczy tego rodzaju nie pochodzą od Boga. Rozumiecie? Wielu ludzi żyje z Bogiem i zapomina o tym. Zapomina. Zdarzały mi się różne rzeczy, jakiekolwiek. Atak choroby, niemocy, z czegokolwiek. I nigdy nie postawiłem na tym stempla, że się z tym zgadzam. Nigdy. 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 Z nosa mi się mogło lać. Ktoś mówił do mnie, masz katar. Ja mówię, nie mam. Jak to nie masz kataru? Nie mam. Złamanym palcem chodziłem grać z synem w piłkę, bo nie powiedziałem, że mam palec złamany. Każde uderzenie piłki powodowało, że ból przeszywał mnie odtąd aż po kostki. Ale grałem z nim w piłkę, a potem mówiłem do palca, że musi zrozumieć. Nie toleruj dziejów diabła w twoim życiu. Nie mów, wytrzymam. Jeszcze trochę wytrzymam, dam radę. Nie. Są dwa kraje na świecie, które najbardziej szanuję. To są Stany Zjednoczone i Izrael. Z wielu powodów szanuję te kraje. Jednym z tych powodów jest to, że tylko te dwa kraje na świecie mają jasno postawioną sprawę, jeżeli chodzi o terrorystów. Ani Stany Zjednoczone, ani Izrael nie paktują z terrorystami. Nigdy. One nie mają tego w żadnym założeniu. Jeśli terrorysta porwie się na własność Stanów Zjednoczonych lub Izraela, to musi zginąć. Rozumiecie to? Musi zginąć. Bo porwał się na własność Stanów Zjednoczonych lub Izraela. Ja kocham tą metodę.
Ona wzbudza wiele kontrowersji wśród humanistów. Rozumiecie? Mówią przecież tam czasem giną cywile. Ale generałowie amerykańscy i izraelscy mówią trudno. Gdzie drwa robią, tam fiury lecą. Ale terroryści, rozumiecie, terroryści wiedzą, co to znaczy, że porwanie się na Stany lub na Izrael grozi śmiercią. Jeśli to robią, to zgadzają się na śmierć. A więc rzadko to robią. Rozumiecie? Rzadko. Chcę, żebyście byli tacy właśnie. Nie zgadzajcie się na to. Nie słuchajcie, tak jak Agatka dzisiaj powiedziała, religijnych spoczeńców. Śmiałem się, bo jak zaczęła mówić Agatka, taki artykuł teraz zacząłem pisać w samochodzie, jak jechaliśmy do kościoła, pod tytułem Zboczeńcy. O zboczeńcach. O religijnych zboczeńcach różnych, którzy mówią ludziom, że Bóg się zmienił. On się zmienił. On jest cały czas ten sam. Dobry, starodawny Bóg. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że taki jest. Podziękujmy za to. Czcimy Cię za to. Jak Nehemiasz, Ojcze, nie oddamy niczego. Do końca naszych dni. Tak Ciebie uwielbimy, Ojcze. Nie umiemy inaczej Cię uwielbić. Powiemy za Jezusem, że nie straciliśmy niczego, co nam dałeś. Ojcze, on tak się modli.